ja nie wiem, czego oczekują ci wszyscy, którzy skarżą się na nudę w kampanii. Co takiego miałoby się wydarzyć, żeby oni nagle stwierdzili, o, ten kandydat całkowicie zmienia moje myślenie o polityce i przeniosę mój głos z dotychczasowego kandydata na tego. Mogę ci powiedzieć, odpowiedzieć w swoim imieniu. Otóż kandydat, który by wykazał, że TTIP jest zagrożeniem dla niepodległości Polski, z którego się nie wydźwignie. A czy zadałeś bądź odwrotnie, kto pytanie by powiedział... na przykład ostatniemu swojemu rozmówcy, czy wie, ale, co to jest TTIP? To jest drugie wejście do Unii Europejskiej, to jest umowa, która ma ogromny potencjał. Ten, który by nam to objawił wreszcie z kandydatów, jakby tu powiedzieć na plus czy na minus, gdyby to ocenił. Jestem tutaj gotów dać taki ogromny kredyt, że ja byłbym gotów i na tego, co mówi, że to jest niepodległość Polski stracona, jak i dla tych, którzy, że wreszcie będziemy mogli z Amerykanami nie poprzez głowę Unii Europejskiej handlować i tworzyć wspólny biznes. Ja bym się na oba te warianty pogodził, tylko niech ktoś wreszcie to ogryje. A może to jest rzeczywiście nasza wina, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że kandydaci tego nie wiedzą, że kandydaci w ogóle... Uważają, że my tego i tak nie zrozumiemy. Tak, ale absolutnie. Nie musi nas zainteresować, nie można. To jest tak jak z aktą. Akta też była umową czysto techniczną, której początkowo nikt nie rozumiał, a była w stanie wykreować ogromny ruch społeczny, który dużo zamieszania zrobił. Bo ktoś potrafił wytłumaczyć obywatelom, ludziom, młodym przeważnie, jaki wpływ ta umowa będzie miała na ich życie. Takie bardzo proste w codziennym życiu. Natomiast nikt, oprócz paru artykułów w Gazecie Wyborczej i może jeszcze w Gospodarczych Gazetach. Tak, przepraszam. W Radiu Tok, to już nie próbował, ani nie zdołał nam wytłumaczyć, jak potężny wpływ na nasze codzienne życie będzie miało podpisanie tej umowy. I to jest problem. Dokładnie tydzień temu rozmawialiśmy o potężnym kontrakcie zbrojeniowym podpisywanym czy zawieranym właśnie przez rząd. Pobulgotaliśmy przez kilka dni i nadal nie jesteśmy pewni, ale czy to jest dobre dla polskiego przemysłu obronnego, czy dla nas jako kraju to jest dobre, czy te sumy, które zamierzamy wydawać, to są odpowiednie, czy może jednak są zawyżone. Nadal jesteśmy tak samo nieoświeceni, jak byliśmy tydzień temu i żaden z kandydatów nie podjął takiego trudu, żeby nam wytłumaczyć. Ale dobra, no to bądźmy uczciwi. Czy tylko kandydaci mają nas oświecać, czy to też jest nasza rola jako dziennikarzy, żebyśmy pilnowali kontraktów zbrojeniowych, tego jaki będzie offset, jak to się przełoży na przemysł i pilnowali tego, co jest w umowie. Ja nie słyszałem o tym, żeby któraś z redakcji zgłosiła się do komisji, napisała pismo, że chce poznać stanowisko negocjacyjne komisji w sprawie umowy handlowej z USA, bo ma podstawy, by sądzić, że są tam przemycane przepisy z akty. Przestań, bo zaraz twój naczelny rozliczy z tego, że na naczelny. Własny dzień. A czy ty zgłosiłeś się do tej komisji? No nie, jest tak, że tak naprawdę paradoksem jest to, że politycy robią poniekąd za nas tą robotę, bo z tymi pytaniami do komisji zgłosiła się komisja petycji Parlamentu Europejskiego. Także no, tutaj trzeba oddać im honory. Robią dobrą robotę.